Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach Chodzieży, a dokładnie na wzgórzach Morzewskich. Jest to kolejne miejsce związane z mordowaniem Polaków przez hitlerowskiego okupanta. I tutaj mamy już, widzę, jakiś pomnik. I są jeszcze jakieś schody tutaj. Ale najpierw zobaczymy, co jest na pomniku napisane. I potem wybierzemy się w tą drogę po tych schodach. Na wzgórzu znajduje się grób zbiorowy rozstrzelanych przez Niemców w dniu 7 listopada 1939 roku bez sądu Polaków z powiatu chodzieskiego, aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniu w Chodzieży. A i tu jeszcze widać, też są z ujścia ludzie. Na wzgórzu obok znajduje się mogiła rozstrzelanych tu obywateli polskich przywiezionych z więzienia w Chodzieży. Naocznym świadkiem zbrodni był ukryty na łące w stogu siana rolnik Antoni Zabel, który w grupie skazańców rozpoznał swojego szpagra Władysława Kaję, kierownika szkoły w Budzyniu. W maju 1944 roku specjalny oddział gestapo odkopał szczątki pomordowanych i spalił na miejscu obecnej mogiły. Patronom ziemi chodzieskiej, zamordowanym przez oprawców hitlerowskich 7 listopada. Ładny obelisk zrobiony z podkładów kolejowych. Nic to. Idziemy sobie tam po tych schodach, zobaczymy, gdzie te schody nas zaprowadzą. Także za momencik widzimy się na miejscu. Jak widzicie, szykuje mi się niezła wspinaczka. Można by było rzec, tam na samej górze jest już widać jakiś pomnik, ale schodów przede mną sporo, także na pewno zdążę się jeszcze zazipać. Dobra, idziemy dalej. No, już dotarłem na miejsce. No, podejrzewam, że tak z 10 pięter to tak przynajmniej, jak nie więcej. Piękny pomnik, duży. No, tu są nazwiska pomordowanych. No, teraz będzie kolejna przeprawa w dół. Jeszcze randka z komorami, bo jest tutaj po prostu zatrzęsienie. Także jeszcze ostatni rzut okiem. No i cóż, ja zmykam. Trzymajcie się i do następnego.